Czego Biblia uczy mnie w Ewangelii według Łukasza? 11 rozdział, 28 werset. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Ewangelia według Łukasza, 11:28. Aby zilustrować ten fragment Słowa Bożego, posłużę się historią, która była przedstawiona jako historia oparta na rzeczywistych wydarzeniach. Chcąc przeprawić się przez piękną przełęcz Forno w szwajcarskim parku narodowym w Zernes, dojeżdża się do bardzo wąskiego zakrętu, który nazywany jest Niedźwiedzią Pułapką. 3 lipca 1998 roku ten zakręt stał się przyczyną śmierci dwóch kierowców, którzy ze zbyt dużą prędkością wjechali na skrzyżowanie i się zderzyli. W wyniku tego nastąpiło całkowite zniszczenie obu pojazdów. Znowu potwierdziła się prawda, że kto nadmiernie się śpieszy, tak naprawdę traci na czasie. Często tak samo postępujemy w naszym życiu. Wszystko robimy szybko, powierzchownie i nerwowo, nie mając czasu na tak ważne rzeczy jak uczenie się miłości czy słuchanie innych, nie dbając przy tym o swoje zdrowie. Skutkiem takiego postępowania może być przynajmniej jakaś poważna choroba. Jeśli nie znajdziemy również czasu, aby uporządkować nasze życie i relację z Bogiem, zanim przeminie czas naszej pielgrzymki na tej ziemi, to co wtedy? Wtedy byłoby nam lepiej, gdybyśmy się nigdy nie urodzili, dlatego że bez Boga trafimy do jeziora ognistego. Pan Jezus pyta: albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Król Salomon na koniec swoich rozmyślań doszedł do wniosku, który sformułował następująco: jak wyszedł z łona swojej matki, tak znowu wraca nagi, jak przyszedł, i pomimo swojego trudu nic z sobą nie zabiera. I to jest właśnie ten bolesny wypadek. Jak przyszedł, tak musi odejść. Jaką wtedy ma korzyść z tego, że na próżno się trudził? Kaznodziei, 5 rozdział, 14 do 15 wersetu. Praca po drodze zamkniętej równa się zero. Wykorzystujemy więc czas na różne bzdury, marnując go. A to oznacza, że ja muszę cię wezwać do czegoś innego. Wykorzystuj więc czas, aby słuchać głosu Boga i być Bogu posłusznym. Zacznij od najważniejszej kwestii. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Na podstawie dokonanego przez Pana Jezusa doskonałego dzieła na krzyżu Golgoty, gdzie On wszystkie grzechy wszystkich ludzi zgładził. Ewangelia według Łukasza 11:28. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go.